Znajdujemy się na terenie leśnictwa Kotlarnia, w miejscu wielokrotnie nawiedzanym przez pożary lasu. W tym miejscu w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z 3 pożarami lasu. To był rok 89, pożar 300-hektarowy, kiedy to spaliło się u nas w nadleśnictwie Rudy w tym miejscu 100 hektarów. Natomiast po przejściu przez granicę nadleśnictw w nadleśnictwie Rudziniec jeszcze dodatkowo 200 hektarów, czyli pożar 300-hektarowy. W roku 92, już po odnowieniu tego miejsca, po posadzeniu tutaj, odnowieniu tego pożarzyska, no mieliśmy tutaj do czynienia z tym ogromnym, katastrofalnym pożarem o powierzchni 9000 hektarów, gdzie te świeżo założone uprawy, na tej w sumie niewielkiej powierzchni, bo cóż to jest 300 hektarów w stosunku do 9000, które już były odnowione, spaleniu uległy ponownie. Po 6 latach pracy na tym pożarzysku dużym, czyli po pozyskaniu drewna, po przygotowaniu gleby, po posadzeniu, czyli odnowieniu całości tego terenu, no znowu w 2013 roku doszło do kolejnego pożaru, tym razem na już niewielkiej powierzchni, bo tylko 17 hektarów, ale pożaru, który jakby niweczy pracę wykonaną do tej pory. Bardzo wielką pieczę przykładamy do tego, by takie pożary nie miały miejsca. No ale natura jest silniejsza, żywioł jest ogromny i walka z tym jest, mimo naszego bardzo dobrego systemu ochrony przeciwpożarowej, bardzo trudna. Przyczyny, najczęstsze przyczyny tych dużych pożarów to są od zablokowanych klocków hamulcowych. Są to pożary, które powstają przy torach kolejowych. Są to pożary liniowe, które zwykle powstają w kilku miejscach, więc zarzewia ognia są trudne do gaszenia, bo trzeba wysyłać jednostki straży pożarnych w kilka miejsc. I te 3 pożary, o których wspomniałem przed chwilą, w tym miejscu powstały właśnie z zablokowanych klocków hamulcowych pociągu. Oczywiście przyczyny pożaru są również inne. Są takie bardzo, no już zawinione bardzo przez ludzi, ponieważ na przykład wynikają z podpaleń. I mamy do czynienia z kilkoma, kilkunastoma, w zależności od lat, mamy takie problemy, że ludzie podpalają celowo las dla rozrywki. No, trudno powiedzieć, z jakich pobudek. Pożar lasu czyni niewiarygodne szkody w środowisku leśnym, w całym ekosystemie leśnym, ponieważ on nie tylko spala to, co my widzimy, czyli drzewa, ale on również spala runo leśne i spala tą materię, materię organiczną w glebie. On niszczy profil glebowy, w związku z czym procesy później odbudowy takiego pożarzyska no, zwykle są utrudnione i trwają o wiele dłużej. Rewitalizacja takiego terenu jest o wiele trudniejsza niż wynikająca z normalnej gospodarki leśnej, czyli sadzimy, pielęgnujemy las, na koniec wycinamy i znowu sadzimy, czyli cały czas ta materia organiczna jest w obiegu, natomiast przy każdej klęsce, a szczególnie przy pożarze, dochodzi do bardzo mocnego zaburzenia tego procesu. Znaczy, proces odbudowy lasu jest dla ludzi w fachu prosty. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, czasami jest trudny i niezrozumiały, i ludzie przyjeżdżający tutaj, patrzący na pracę leśników, zwykle doceniają tą pracę i widzą ogrom pracy. Taka praca na powierzchniach poklęskowych zaczyna się zwykle od uporządkowania powierzchni, uporządkowania powierzchni z drewna, które na tej powierzchni się znajduje. Proszę sobie wyobrazić, że przy
chodzą tutaj ludzie. Oni oczywiście mają doświadczenie, pilarze, ludzie, którzy pomagają pilarzom, zrywkarze, czyli ci, którzy to drewno zrywają. Proszę sobie wyobrazić, że jest to powierzchnia spalona. Drzewa się na takiej powierzchni zwykle walą, ponieważ mają przepalone systemy korzeniowe, a więc praca jest niebezpieczna. Trzeba szczególnie uważać przy pozyskaniu takiego drewna. Więc następuje pierwszy etap, wycinanie drzewa, wywożenie jego i uporządkowanie powierzchni z odpadów poprodukcyjnych, czyli z gałęzi, z jakichś resztek, skarb korzeniowych. Po tej części takiej wstępnej, gdzie wykonujemy prace związane z drewnem, przystępujemy do przygotowania powierzchni do odnowienia, czyli następuje przygotowanie gleby, tak jak i w rolnictwie. Wykonuje się tutaj orkę, ale oczywiście bardzo różnym sprzętem, takim typowo leśnym, w związku z czym ten sprzęt jakby nie ma nic wspólnego z przygotowaniem, ten sprzęt nie ma nic wspólnego z takim typowo rolniczym sprzętem. Jest to typowo sprzęt do przygotowania gleby w lesie. Funkcjonuje w tym nadleśnictwie i mamy to szczęście, że funkcjonuje szkółka drzew leśnych, szkółka kontenerowa, gdzie produkowane są sadzonki. Te sadzonki są produkowane na potrzeby naszego nadleśnictwa, ale nie tylko, ponieważ tam produkuje się w granicach 9 milionów sztuk sadzonek rocznie, to również na potrzeby nadleśnictw tych ościennych. Z tamtej szkółki bierzemy sadzonki i te sadzonki są właśnie wsadzane na takie uprawy leśne jak tutaj. To jest kolejny etap pracy, bardzo ważny, ponieważ od sposobu założenia uprawy zależy później jakość przyszłej uprawy, jakość przyszłego drzewostanu. Niestety w tych lasach mamy bardzo duże przegęszczenie zwierzyny. Ta zwierzyna robi szkody w lesie, w związku z czym to, co tu widzimy na tych uprawach, te grodzenia, no są taką formą zabezpieczenia upraw przed szkodami i ponoszeniem dalszych konsekwencji, czyli kosztów odnowienia po szkodach od zwierzyny. To jest kolejny etap pracy, czyli zabezpieczanie uprawy przed szkodami. Następny etap, pielęgnowanie uprawy, czyli widzimy paprocie, widzimy trawy, no trzeba je kosić przynajmniej dwa razy w roku, czasami trzy razy w roku, w zależności od intensywności porostu tych traw i ich zachwaszczenia. Jeśli tego nie zrobimy, ta trawa przerośnie, ta trawa paprocie przerośnie sadzonki, które są zwykle sadzonkami małymi, jednoletnimi, no i przyjdzie okres zimowy, wydusi te sadzonki, w związku z czym ta praca jest konieczna do wykonania. Kolejny etap pracy za dwa lata, jest to taki etap, który się nazywa czyszczenia wczesne. Pojawiają się, oprócz chwastów, pojawiają się sadzonki drzew konkurencyjnych, takich jak na przykład brzoza, wierzba. Te sadzonki trzeba usuwać, ponieważ one przeszkadzają tym, które żeśmy tutaj posadzili. Kolejny etap prac, czyszczenia późne. To jest kolejne przerzedzanie, już przerzedzanie tych drzewek, które były posadzone przez nas, po to, żeby regulować zwarcie, żeby regulować ilość tych drzewek na jednym hektarze, żeby regulować zagęszczenie, bo wiadomo, jeśli doprowadzimy do nadmiernego przegęszczenia, to znowu spowodujemy tym jakieś tam szkody. No i etap. Do tego momentu nadleśnictwa ponoszą wyłącznie koszty. Od momentu po czyszczeniach późnych, kiedy wchodzimy w fazę trzebieży, wtedy zaczynają się minimalne przychody, minimalne zyski z prowadzenia tej gospodarki leśnej. Czyli w
Na etapie trzebieży wycinamy również drzewa zwykle przeszkadzające, popieramy drzewa, które są dobrej kondycji, lepsze, żeby zostały do fazy wieku dojrzałego drzewostanu, ale w tym momencie dysponujemy już surowcem, który możemy sprzedawać. Tak zwane papierówki, opały, a już ten las zaczyna przynosić jakiś dochód. Kolejny etap pracy, trzebieże późne, no i potem dochodzimy już do wieku 100 lat, gdzie taki drzewostan nazywamy rębnym, czyli możemy w tym momencie przystąpić do usunięcia go w stopniu 100% lub też nie, w zależności od sposobu zagospodarowania tego drzewostanu i prowadzonej rębni, i przystępujemy z powrotem do odnawienia lasu i cykl się zamyka. Żyje gdzieś w, powiedzmy w granicach 100 lat i paradoks taki leśny, który wszyscy leśnicy muszą pojąć i który jest nam w czasie studiów, który w nas jest wpajany i uczony, że paradoks cały polega na tym, że żeby las był trwały, że trwałość lasu zależy wprost proporcjonalnie od jego użytkowania. Czyli musimy go użytkować, żeby ten las trwał, żeby był ciągły. Jeśli przestaniemy ten las użytkować, no to w pewnym momencie doprowadzamy do jakiejś klęski na ogromnym obszarze, do jakiejś dewastacji, ale to już natura wtedy spowoduje, że tak się to stanie. Już po raz piąty cykliści wzięli udział w rajdzie rowerowym gminy Krzyżanowice i firmy Alas Utex. Dokładnie o godzinie 14 wystartowali spod zakładu w Roszkowie. Ponad 250 uczestników nie tylko z gminy Krzyżanowice. 35 km do pokonania, sportowe nastroje i przydatne gadżety. To właśnie rajd rowerowy, który z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Ja już będę drugi raz, bo mi się bardzo podobają. Te rajdy są super, chociaż jesteśmy wykończeni, ale szczęśliwi, bo zawsze jest fajny rajd tu stąd. No i często ja rzeczy z samej gminy Krzyżanowice czy Utexterra też, bo są piękne rajdy, uwielbiam. Po raz który bierzesz udział w tym rajdzie? W tym rajdzie akurat pierwszy. A tak na co dzień jeździsz też na rowerze? Tak. I jaki cel sobie stawiasz? Tak rekreacyjnie bardziej, czy może chcesz jako pierwszy dotrzeć? Właściwie jadę tak się przejechać. Po raz piąty. A co tu jest takiego właśnie fajnego w tym rajdzie, że jeszcze raz się pani zdecydowała? No, można się spotkać właśnie z całą załogą, z różnymi ludźmi, przyjaciółmi, no i jest to piękne. Na starcie można było spotkać uczestników m.in. z Czech, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia, Przowa czy nawet z Podżywca. W rajdzie wystartowali również wójt gminy Krzyżanowice oraz dyrektor firmy Alas Utex. Cieszę się, że to już piąty pomysł poprzedniego prezesa jest kontynuowany przez kolejne władze spółki i to jest fajne, bo to zbliża nie tylko pracowników, mieszkańców, ale też pokazuje, że w gminie Krzyżanowice nie tylko jest rozwój gospodarczy, ale również taki rozwój turystyki wokół gospodarczej strefy. W tym roku trasa przebiegała nie tylko w obrębie gminy Krzyżanowice. Cykliści mieli okazję także poznać czeskie miejscowości. Wszystko się dookoła zmienia, nam się udaje utrzymywać ten raj na powierzchni. Organizujemy go po raz piąty, także taki mały jubileusz. Pomimo nadciągającej burzy, równo o godzinie 14 rowerzyści wyruszyli w trasę na początek w kierunku czeskiej gminy Hać.